Zainteresowanie szczepieniami przeciw COVID-19 w województwie śląskim jest duże, a w niektórych punktach brakuje już wolnych terminów na maj. W Pszczynie do końca miesiąca zostanie zaszczepionych 8,5 tysiąca mieszkańców, jednak nie wiadomo jeszcze, jak będzie dokładnie wyglądał czerwiec. Od czerwca zaczynamy szczepić drugimi dawkami. No niestety, na razie nie jesteśmy w stanie przyjąć większej ilości pacjentów, tylko i wyłącznie ze względu na brak szczepionek, które rozeszły się w rekordowym tempie zaraz po uruchomieniu powiatowego punktu szczepień. O ile w Pszczynie liczba zaszczepionych do końca miesiąca mieszkańców jest pewna, tak w Tychach już nie do końca. Urzędnicy w dwóch punktach szczepień powszechnych chcą zaszczepić 10 tysięcy osób, jednak dokładną liczbę uzależniają od rządowych dostaw. Póki co szczepionki są. Dostępne są wszystkie cztery rodzaje szczepionek, wszystkie cztery, które mamy na rynku, czyli i AstraZeneca, i Moderna, i Pfizer, i Johnson. One są w różnych konfiguracjach, w różnych dniach i na różnych punktach. A tych oprócz dwóch wspomnianych wcześniej w mieście jest jeszcze 15. Nieco inaczej sytuacja wygląda w Mikołowie, gdzie jak wynika z nieoficjalnych informacji, mieszkańcy ewidentnie czekają na dostawę szczepionek Pfizera, a szczepionkami pozostałych firm nie są do końca zainteresowani. Z jednej strony jest dużo, bo dużo osób dzwoni i chciałoby się szczepić. Z drugiej strony nie do końca widzimy to w naszych punktach, gdyż na ten tydzień mamy średnio około 100 osób na punkt zapisanych na szczepienie. A ze względu na przepustowość punktów szczepień w powiecie mikołowskim mogłoby ich być zdecydowanie więcej. Na ten moment w Polsce w pełni zaszczepionych zostało prawie 3 700 000 osób. Nieco ponad 2 tygodnie pozostały do drużynowych Mistrzostw Europy w lekkoatletyce, które odbędą się na Stadionie Śląskim. To druga tak ważna impreza sportowa w naszym województwie w ciągu zaledwie kilku tygodni. Te mistrzostwa to będzie także duże przedsięwzięcie organizacyjne. 8 drużyn reprezentujących takie kraje jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Polska czy Ukraina. 380 zawodników, którzy zmierzą się w wielu konkurencjach. Dziś marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski podkreślał, że podczas imprezy najważniejsze będzie bezpieczeństwo zawodników. Podobnie jak podczas Mistrzostw Świata Sztafet, które odbyły się początkiem maja. Jesteśmy bardzo wysoko ocenieni przez World Athletics i wszystkie federacje. Ponad 6,5 tysiąca testów, ani jednego przypadku wśród zawodników. To naprawdę pokazuje, że ten system testowania, ten mechanizm, który tutaj wdrożyliśmy, a mamy tutaj duże doświadczenie przez rok walki z pandemią, z pierwszą, drugą, trzecią falą, pokazaliśmy, że potrafimy współpracować. Dobra wiadomość jest taka, że po długiej przerwie na trybuny będą mogli wrócić kibice. Stadion nie będzie mógł jednak zostać zapełniony całkowicie. To wtedy będą te prawdziwe emocje, prawdziwe serce Śląska będzie tu wtedy biło. Wspólnie z kibicami i zawodnikami będziemy dopingować, aby nasza drużyna, aby Polacy znowu triumfowali w tych zawodach. Drużynowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce rozpoczną się 29 maja. Kilkadziesiąt metrów za mną, na jednej z prywatnych działek przy ulicy Szyby Rycerskie 8 w Bytomiu, znajduje się kilkaset ton niebezpiecznych i toksycznych odpadów, które odkryto w 2018 roku podczas jednej z kontroli. Osobom zamieszanym w sprawę postawiono już zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jednak nie zmienia to faktu, że za usunięcie nielegalnego składowiska zapłaci miasto, po części z dofinansowania, po części z kieszeni mieszkańców. W sprawie usunięcia odpadów trwają aktualnie tzw. konsultacje rynkowe, dzięki którym ma zostać wypracowana najszybsza i zarazem najbezpieczniejsza forma pozbycia się ich z terenu Bytomia. Tak naprawdę to ostatnie tego typu stanowiące tak duże zagrożenie miejsce, z którym trzeba będzie się uporać. A przypomnijmy, że jest z czym, bo na prywatnej działce zalega 360 ton łatwopalnych odpadów pochodzących głównie z produkcji farb, lakierów czy rozpuszczalników. Odpady składowane są w pojemnikach oraz przerdzewiałych beczkach, które w każdej chwili mogą zacząć przeciekać. Miasto na wywóz odpadów dostało wsparcie w wysokości 3 milionów złotych. Ważne jest dla nas to, aby te odpady nie znalazły się na przykład w innym mieście, co zdarzało się już w naszym kraju, dlatego chcemy uzgodnić wszystkie szczegóły i na bazie tego wyłonić wykonawcę. Konsultacje rynkowe w sprawie usunięcia nielegalnie składowanych odpadów przy ulicy Szyby Rycerskie 8 w Bytomiu potrwają do 10 czerwca. A jak zapewniają urzędnicy, odpady zostaną wywiezione jeszcze w tym roku. Bartosz Bednarczuk, Telewizja TVS. Już nie tylko do odpowiednich komórek Urzędu Miasta w Mikołowie mieszkańcy mogą zgłaszać swoje problemy, bo mogą to też robić
przez taką komórkę, czyli zwykły telefon komórkowy. Urzędnicy z Mikołowa wypuścili właśnie na telefony specjalną aplikację SIP Mikołów. Za jej pomocą każdy mieszkaniec może poinformować urzędników na przykład o tym, że napotkał na niebezpieczną dziurę w drodze albo o tym, że teren wokół jego domu jest zaśmiecony. Gdy tylko takie zgłoszenie wyśle poprzez telefon, urzędnicy wkrótce się tym zajmą. Aplikacja jest dostępna na systemy iOS i Android, ale można z niej także korzystać przez zwykły komputer. Wystarczy zalogować się przez stronę gis.mikołów.eu. Chwalebne, słuszne i wygodne dla społeczeństwa, uważam. No bo szczególnie w tej drodze pandemii jest ograniczony kontakt z biurami. No i a nie tylko o to chodzi, nie? Ale dużo innych spraw można jest przez taką aplikację rozwiązać w Mikołowie. I mieszkańcy rozwiązują, bo choć aplikacja działa od niedawna, to urzędnicy rejestrują dziennie po kilka zgłoszeń. Zasada działania jest bardzo prosta. Kiedy mieszkaniec spaceruje miastem, idzie przez las, czy jedzie na rowerze, zauważy jakąś nieprawidłowość, krzywy o pochylony znak, ubytek w drodze, w chodniku, czy jakąś dewastację infrastruktury miejskiej, robi zdjęcie, wchodzi do aplikacji, przesyła nam to zdjęcie, tworzy zgłoszenie. To nie jedyne zalety aplikacji SIP Mikołów. Oprócz zwracania uwagi na to, co złe w mieście, mieszkańcy mogą także oznaczać miejsca godne polecenia, czy rejestrować trasy, albo udostępniać swoją lokalizację w portalach społecznościowych. Wyjątkowy plac zabaw z myślą o dzieciach niepełnosprawnych powstał w Jastrzębiu-Zdroju, na terenie ośrodka wypoczynku niedzielnego, niedaleko tężni Solankowej i miejsca spotkań mieszkańców. Urząd Miasta wraz z Fundacją JSW ufundowali specjalny plac zabaw dla dzieci. Chcemy, aby dzieci, młodzież z niepełnosprawnością integrowała się, po prostu uczestniczyła w życiu społecznym tak jak każde inne zdrowe dziecko. To jest rozpoczęty plac zabaw. Postawiliśmy w tej chwili 3 urządzenia. Znajduje się tam karuzela integracyjna, z której mogą korzystać jednocześnie 2 osoby poruszające się za pomocą wózka inwalidzkiego lub osoby z niepełnosprawnością wraz ze swoimi opiekunami oraz huśtawka najazdowa. 3. atrakcją jest tu bujany rowerek. Cała inwestycja to koszt prawie 60 tysięcy złotych. Fundacja JSW przeznaczyła na jej cel około 47 tysięcy złotych. 13 tysięcy zafundowało miasto. To jednak nie koniec, bo w przyszłości planowana jest rozbudowa placu zabaw. Swoje złote czasy po raz kolejny przeżywają ogródki działkowe. To one są właśnie obiektem pożądania praktycznie w każdym mieście naszego województwa. A ich ceny ostatnio wzrosły nawet 2-krotnie. Ceny oscylują tak w okolicach od 30 do 50 tysięcy, w zależności od tego, jak ta działka jest wyposażona, bo musimy zaznaczyć, że to nie jest sprzedaż działki, tylko to jest sprzedaż, powiedzmy, prawa do użytkowania jej, bo teren jest nasz, czyli stowarzyszenia, a płaci się głównie za to, co jest na tej działce. Czasami bardziej istotne od tego, co się na niej znajduje, jest to, co można na niej robić. No na pewno zdecydowanie, bo można kawę wypić w ogóle i zrelaksować się i poopalać i w ogóle fajnie jest, nie? Zawsze to kawałek zieleni, nie? I swój, nie? Tak. Kawałek zieleni zarówno ten przy domu i ten na terenie ogródków działkowych ma swoje wymagania. Wiosną z reguły są to przede wszystkim zakupy. Na tym targu w Jaworznie kolejki tworzą się już od 6 rano. Bardzo dużo mają i działeczek i domy prywatne kupują, dużo kupują kwiatka. A co w tym roku najbardziej schodzi? Lawendy schodzą, wie pani, jeżóweczki, te floksiczki takie skalniakowe. W czasie pandemii, gdy nasza mobilność została mocno ograniczona, posiadanie własnego kawałka ziemi wydawać może się wybawieniem, zwłaszcza od upału. Oczywiście ogłoszenia są cały czas, chętni też są, no i ludzie kupują. Odbywa się to, że jeden drugiemu daje znak, że jest do sprzedania. Jak się okazuje, zainteresowani kupnem działki teraz przede wszystkim są młode małżeństwa z dziećmi czy pary, które szukają ciszy i spokoju, aby móc na przykład pracować zdalnie w otoczeniu przyrody. Posiadanie własnej działki, zważywszy na ich małą dostępność i cenę, to jednak luksus.